Kostny mieści się przy ulicy Zielonej 39. W tej chwili jest siedzibą zarówno władz naczelnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jak i Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Cała Warszawa jest miejscem wyjątkowym. Była cała ogarnięta powstaniem i widać to na każdym kroku. Natomiast budynek Pasty był o tyle wyjątkowy, że był to przez wiele lat najwyższy budynek w Warszawie, zbudowany na początku XX wieku. Przewyższał sąsiadujące budynki i to daleko w głąb Śródmieścia. I to stanowi się nie obrócił, to tylko budynek Prudensjalu po jakimś czasie mógł okazać się wyższy. Natomiast jako punkt strategiczny w okresie powstania był śmiercionośną bronią, bo ustawione ciężkie karabiny maszynowe miały w zasięgu właściwie całe Śródmieście Północne. Zdobycie tego budynku było sprawą naprawdę bardzo istotną. Było miejscem kilku szturmów, które nie pogadły się. Po prostu załoga była tak mocno uzbrojona, dysponowała tak wielką przewagą, że siły powstańcze nie były w stanie im zagrozić. To dopiero od 6 szturm powrócił się i 20 sierpnia została Pasta zdobyta. To jest ten bieg takim mostem, który łączy tamte wydarzenia, osoby żyjące przecież jeszcze, mamy jeszcze i dowódców z tego okresu, którzy atakowali Pastę i myślę, że w sierpniu będą z nami przy rocznicy zdobycia Pasty. A tutaj przy okazji tego czwartego biegu również na pewno się pokażą. I tylko wielki po prostu szacunek dla miasta, że o tym pamięta, że wspólnie pomaga nam to troszkę przypominać młodym ludziom, jak to naprawdę wyglądało, że było w tym wiele heroizmu, było w tym też wiele zwykłych działań i to wszystko składa się na naszą historię. Dziękuję bardzo.